Здравствуйте, ребята! Меня зовут Григорий Андреевич. Вот теперь я хочу сказать вам больший и хороший китайский танк 112. Czyli, tłumacząc na nasze, hej ludziska, siemaneczku wam wszystkim, złote moje mordociupki kochane, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Jamci to jest nie kto inny jak Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny, miejmy nadzieję, całkiem ciekawy materiał serii Zagrajmy w World of Tanks, gdzie dzisiaj skupimy się na tym dziubciusiu, czyli 112, ósmotierowym ciężkim czołgu chińskiego drzewka, co jest całkiem ciekawe, dlaczego ten wstęp, który był czysto o charakterze radzieckim, z tego prostego powodu, że czołg wbrew pozorom bardzo wiele ma wspólnego z tym, że właśnie Związkiem Radzieckim, o czym będę ględził na powyższym materiale. Niemniej jednak, jeżeli miałbym powiedzieć coś niecoś na temat konstrukcji w grze, powinna być wam ona raczej doskonale znana, chociaż nie jest to najstarszy czołg tytułu, jako że sama nacja chińska doszła do WOTA stosunkowo, można powiedzieć, niedawno. No jeżeli ktoś jest starszym graczem, no to dla niego zdecydowanie niedawno. Jeżeli ktoś jest młodszym graczem, no to być może kiedy dotarliście, kiedy dołączyliście do WOTA, już ów pojazd w grze się znajdował. Ja zaliczam się do grupy graczy starszych, jestem z tytułem jeszcze od aktualizacji 6. ileś tam. Co się stanęło? Matko bosko kochano, dupa Belzebuba! Nie jestem tego w stanie w ogóle... Wow, ruszam kamerą, nie jestem w stanie oddalić kamery. What? Co to było? Co się dzieje? Co? O, możemy obejrzeć podwozie. Patrzcie, ludzisko, jakie tekstury! No, szczerze mówiąc, niezachwycające, ale czego się spodziewać po teksturze dna czołgu? Tak czy inaczej, wow. Jak długo gram w WOTA, to jeszcze takich hecy nie miałem. Co to jest? Takie rzeczy są w tej grze? Damn! Ja cię, panie, no jakiś czas do tytułu nie wchodzimy, ale nie wiedziałem, że takie lewiatany są. Co to jest? To jest T-103 ludziska, wow. Ale jazda. Wiecie, że ja naprawdę nie wiedziałem, że to do gry weszło? Ciekawe, za ile można kupić. No pewnie za niemałą fortunę. Ale kurde, jakbym chciał to mieć. Kyriem magistrale eleison, jak ja bym chciał to mieć. To jest ludziska T-103, czyli maszyna wykreowana w Związku Radzieckim jako modyfikacja takiego, można powiedzieć, tank destroyera T-100, chociaż nazywanie owej maszyny, owej konstrukcji pancernej mianem tank destroyera jest swego rodzaju nadużyciem, dlatego że miała ona służyć jako typowy pojazd przełamania frontowego, służący do walki i niszczenia okopów oraz bunkrów fińskich, dlatego że konstrukcja była wykreowana w ZSRR do wojny północnej, do wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim, Sowieckim Sojuszem a samą Finlandią. Miał ów pojazd przełamać linię Mannerheima, ale maszyna, o której ja prawię, to jest nieco inna konstrukcja. Czekajcie, bo to jest konstrukcja, ja ją nawet mam, kupiłem ją chyba za własny hajs, z tego co pamiętam, bo strasznie się podnieciłem, kiedy weszła do gry. Strasznie lubię takie właśnie wielkie, potężne lewiatany, zagłady. O tym dokładnie mowa. Muszę o tym również jakiś materiał nagrać, bo wow, coś to się pierdaczy, ten tytuł. Ja nie wiem, o co chodzi. Nigdy WOT takich rzeczy nie robił, a teraz nagle... No zobaczcie, nie jestem w stanie kamery obrócić. What? Say what? Wy też tak macie? Błagam, napiszcie mi w komentarzach, czy wam również się zdarzają takie chocki klocki, bo ja jestem troszeczkę zszokowany. Muszę przyznać, jakiś czas do tytułu nie wchodziłem. No ale ten materiał jest świeży jak jaja chłopa, dlatego że nagrywam go dzisiaj, prawdopodobnie za kilka dni wyląduje na kanale. Niemniej jednak konstrukcja, o której mówiłem, to jest dokładnie ten pustoszyciel, terminator, rozdupczyciel. No być może zaraz go zobaczymy, o ile kamera mi pozwoli. Co się z tą kamerą w ogóle wyprawia? No goddammit, naprawdę? Nie jestem w stanie w ogóle okręcić kamery wokół pojazdu. O! Aha, no to fajnie. No tak czy inaczej, to jest właśnie ten pojazd. On został wykreowany jako swego rodzaju prototyp, dlatego że powstał jeden egzemplarz, który miał przejść fazę testów już na froncie wojowania z Finlandią. Co ciekawe, użyto go bojowo podczas okresu II wojny światowej, kiedy szła niemiecka ofensywa. No to pojazd rzeczywiście autentycznie brał udział w zmaganiach zbrojnych, ale nie o tym mowa.
Pozwólcie, że zrobię tutaj taką maciupeńką wstawkę już po nagraniu całego materiału, gdzie wyjaśnię temat, o którym mówię, dlatego że zorientowałem się, iż nadmiernie go uprościłem i dla osób, które w ogóle nie siedzą w realiach typowo historycznych, mogło się to stać nadmiernie zagmatwane, tudzież niezrozumiałe. Teoretycznie mówię o czołgu T-100, a pokazuję w tle konstrukcję Su-100Y. Dlaczego tak, a nie inaczej? Wbrew pozorom nie jest to moje niedopatrzenie albo błąd. Po prostu jest to kwestia tego, że poniekąd mówię o tej samej konstrukcji, tylko odrobinkę zmodyfikowanej, ale wykładając zatem kawę na ławę, w latach 30. ubiegłego wieku w leningradzkich zakładach produkcyjnych Bolszewik wykreowano masę ciężkich prototypów pancernych. Był to czołg SMK, był to czołg Klimenta Woroszylowa, a i przy okazji super ciężki czołg przełamania frontowego o strukturze wielowieżowej T-100. T-100, który w grudniu 1939 roku wraz z innymi prototypami został skierowany do Finlandii na poczet prowadzenia tzw. wojny zimowej i przełamania samej linii umocnień Mannerheima. Co ciekawe, czołg bardzo dobrze spisał się na froncie. Jak mówią potwierdzone dane historyczne, pojazd podczas całej swojej służby na wojnie otrzymał około 27 bezpośrednich trafień pocisków wystrzelonych z artylerii przeciwpancernej fińskiej. 27 trafień. Zero penetracji. Wszystko ześlizgiwało się po tych płytach pancerza z uwagi na ich dosyć sporą grubość, jak na tamte czasy. Naprawdę robiło to ogromne wrażenie. Fińczycy byli absolutnie bezbronni. Strzelali do tego pojazdu, pojazd był duży, łatwo go było trafić, ale nie byli go w stanie spenetrować. Dlatego też maszyna została cofnięta do zakładów Bolszewik celem zamontowania na jej korpusie potężnej haubicy kaliber 152 mm. I tutaj prawdopodobnie właśnie o owej modyfikacji traktuje sam tytuł i traktuje pojazd, jakim jest T-103. Było to późniejsze zremodelowanie początkowego założenia owego superciężkiego czołgu przełamania frontowego. Natomiast ostatecznie, jako że to Kliment Woroszylow przeszedł do produkcji seryjnej, postanowiono z owej modyfikacji zrezygnować i kombinować dalej. Kombinowano. Sowieci zrezygnowali z obrotowej wieży i zamontowali na owym korpusie, dokładnie tym samym korpusie, to cały czas był korpus T-setki, zamontowali działo marinistyczne o potężnej sile rażenia kaliber 130 mm. I to właśnie to działo oraz ten pojazd widzimy w tytule. Mowa tutaj bezpośrednio o Su-100Y, więc Su-100Y tak naprawdę był T-100, tyle tylko, że zmodyfikowanym. Dobra, tyle gwoli ścisłości, tyle woli wyjaśnień. Mam nadzieję, że teraz wszyscy już nie mają wątpliwości co, jak, gdzie i dlaczego. Mowa o tym. T-103 był tak naprawdę modyfikacją T-100, która to modyfikacja nigdy nie ujrzała światła dziennego. To był czołg typowo postulowany, który miał realizować dokładnie to samo założenie, czyli przełamać linię Mannerheima. Niemniej jednak, no nie wiedziałem, że pojazd już wszedł do gry, ale ja go chcę mieć, ludziska, jak on mi się podoba. Czego się po niej spodziewam? No raczej nie spodziewałbym się dobrego pancerza, bo to była konstrukcja wykreowana bardzo wcześnie, w okresie II wojny światowej, można nawet powiedzieć, że troszeczkę przed owym okresem, więc tutaj pancerze raczej będą fatalnie słabe, zaraz to sobie zobaczymy, żywotność. 100 mm, pancerz wieży 220, to tak troszeczkę wargamingi poleciały, czyli wieża będzie mocna, natomiast korpus no raczej będzie przyjmował wszystko, co tutaj wrogowie zechcą w naszym kierunku wystrzelić. Jeżeli gdziekolwiek będziemy w stanie dostrzec jakiekolwiek rykoszety, no to od tej płyty ona jest całkiem nieźle skontowana, ale i tak, no to ma być 8 tier, więc fajerwerków z tej perspektywy bym się nie spodziewał, ale spodziewałbym się fajerwerków z perspektywy działa. Zobaczcie, celność 0,35. Średnie uszkodzenia 440. Kiedy do gry wchodziło T-100, to trzeba przyznać, że takie średnie uszkodzenia totalnie ryły odbytnice, zrywały majciochy. To było coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. Górny damage takich tierów. Niemniej jednak w dzisiejszych czasach i na tierze 8 już taki damage szału nie robi. Z tego co wiemy, no w grze troszeczkę się pozmieniało, no i w dzisiejszych czasach to po prostu co druga konstrukcja wali za taki podobny, bądź też nawet większy damage na strzał. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że jestem tak napalony.
zgody na tą konstrukcję. Ale ona jest piękna, zobaczcie jak ona się prezentuje, wow. Muszę ją mieć, muszę, bo inaczej się uduszę, ale epicko. Muszę o tym poczytać, ile to w ogóle kosztuje, kiedy weszło do sklepu Wargamingu. No jest tak naprawdę chyba jeszcze w tej formie sprzedaży specjalnej, bo ceny tutaj nie widzę. Tak czy inaczej mniejsza. Nie o tej maszynie miał być ów materiał, a miał on być o 112, o której to 112 miałem zacząć wam opowiadać, no ale troszeczkę się rozkojarzyłem. Tak więc przejdźmy do meritum sprawy. Drzewko typowo chińskie, wracamy do klimatów, można powiedzieć typowo zimnowojennych, dlatego że czołg był postulowany do budowy w roku 1962, czyli mamy tu już okres podrugowojenny. Była to maszyna zimnowojenna, która pozostawała jedynie w fazie samego projektu konstrukcyjnego. Niemniej jednak, co chciałem powiedzieć o czołgu, bo o takich zalążkach historycznych będę wam już ględził podczas samej batalii pancernej, a w garażu chciałem coś nadmienić o tej maszynce z perspektywy samej gry. Albowiem, ciekawostka jest taka, że no ja akurat mogę się poszczycić tym znamiennym faktem, że grałem w tytuł, kiedy pojazd wchodził do gry. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy w ogóle nie było nacji chińskiej w WOT-cie. I pamiętam, jaką potężną furorę 112 budziła w graczach, kiedy zaprezentowano jej ogólny wygląd, szeroko rozumiany konterfekt, wizerunek, a i przy okazji dane pisane. No, w tamtych czasach, chociaż być może dzisiaj ciężko w to uwierzyć, ale zaręczam, że kiedyś były takie czasy, iż najlepszym premiumem 8 tiera był po prostu IS-6. Dzisiaj ciężko w to uwierzyć, bo pojazd nie domaga z penetracją, a i jego pancerze nie robią specjalnego szlak. Ja nie mogę, co się zdupcyło? Czy oni za każdą aktualizacją muszą dupcyć jakąś część tytułu? To jest takie trudne, zoptymalizować tytuł i nie psuć niczego, no. Nie wiem, może za dużo wymagam, no ale jak taki sztab ludzi pracuje nad grą i za każdym razem jakieś błędy kreują, to troszeczkę uwłaczające. Mniejsza. IS-6, kiedyś moja ulubiona premka, kiedyś władca pól bitew gry World of Tanks, kiedy wczytania wyglądały troszeczkę inaczej, kiedy pojazdy wyglądały troszeczkę inaczej, ta maszynka naprawdę odbijała wszystko, a jej penetracja spokojnie z nawiązką wystarczała na realia tytułu. Oczywiście dzisiaj teoretycznie czołg dostał serię buffów, ale no myślę, że zdecydowanie nie dorównuje on swojej niegdysiejszej świetłości. Nie zmienia to faktu, że kiedyś IS-6 był najlepszym premiumem w grze i każdy youtuber to głosił, niezależnie od tego, czy byście w tamtych czasach weszli na kanał takiego Halaka, New Multika, czy kogokolwiek innego. Wszystkie osoby nie powtarzały tą jedną mantrę, że IS-6 po prostu totalnie rządzi, bo były takie czasy, autentycznie, i nagle zapowiedziano 112. 112, która miała być pierwszym premiumem, z tego co pamiętam, drzewka typowo chińskiego. Pierwszym... Door, może nie pierwszym, może wcześniej było T34x3, ale pierwszym heavykiem premium drzewka typowo chińskiego, który tak naprawdę pozamiatał wszystkich, puryści czepiali się, mówili, że ta maszyna jest w ogóle niezbalansowana. Tak, tak, ludziska, już w tamtych czasach tak było. To były bardzo zamierzchłe czasy, ale już w tamtych czasach były te wojny pomiędzy graczami. Jedni spierali się, że to będzie super premium, inni w jeszcze zagłady oznajmiali, że maszyna kompletnie zaburzy balans czołgów na 8 tierze, będzie przesadzona. Miał to być pogromca ISA 6, miał być lepszy od niego pod niemal każdym względem. Nie ma się czemu dziwić, że ludzie tak myśleli. Z tego prostego powodu, że pojazd miał mieć bardzo zbliżone statystyki, a i przy okazji lepsze pancerze. Jakby tego było mało, lepsze działo, dlatego że IS-6 nie domagał z penetracją na goldzie, a tutaj mieliśmy mieć pociski goldowe hit, które naprawdę miały robić swoją robotę. Spójrzcie tylko, że one mają 250 mm penetracji. No w dawnych czasach naprawdę strasznie to budziło zachwyt, zniechęcenie wśród co po niektórych, którzy nie byli posiadaczami, potencjalnymi posiadaczami owego pojazdu, a i przy okazji swego rodzaju dozę grozy, niepewności, co też się stanie w momencie, kiedy pojazd wejdzie do tytułu.
jak wszedł do tytułu. Ostatecznie okazało się, że aż tak przesadzony nie był, dlatego że IS-6 teoretycznie miał gorsze pancerze, ale te weakspoty nie były tak oczywiste. Tutaj garnki były dosyć sporych rozmiarów, przez co łatwo się w nie było wstrzelić. W dodatku, jakby tego było mało, działo też okazało się być ociupinkę kapryśne, no bo teoretycznie na papierze mieliśmy te 250 mm samej penetracji na Goldzie, ale w praktyce były to pociski hit, a wiemy, że one również mają swoje mankamenty. Nie radzą sobie na przykład z płytami pancerza dystansowymi, nie radzą sobie z gąsienicami, tym podobnymi sprawami. Dlatego też ostatecznie 112 nie okazała się być rozgromicielem ISA-6, najlepszą premką w tytule, ale mimo wszystko no, była pretendentem do owego miana. Jak gra się pojazdem w dzisiejszych czasach? Wkrótce się przekonamy, niemniej jednak materiał potraktujcie rzecz jasna nie jak rzeczową tankopedię, bo ja zbyt mało grywam w dzisiejszych czasach, ażeby móc naprawdę racjonalnie, obiektywnie wam mówić o zaletach i wadach poszczególnych konstrukcji. Ja po prostu chcę sobie rozegrać kilka bitewek pojazdem i dojść do wniosku, czy jest on jakkolwiek grywalny. No, wysnuć takie wnioski na bazie tych kilku bitewek. Ja wiem, że to jest zbyt mała próba, że nie powinno się, ale mimo wszystko, no, mam tyle czasu, no to chciałbym nagrać jeden odcineczek, no i autentycznie kilka bitewek wam zaprezentować. Jak mi pójdzie, zobaczymy. Zatem chlup w ten głupi dziób. Jalla waterpolo on the pool. Jestem, co mi ciekawego wyjdzie. O! Wczytanie znakomite, powiem szczerze i specjalnie nie skłamię, jeżeli przyznam, że lepszego nie mogłem sobie wymarzyć. Zobaczcie, nie tylko najmocniejszy tier to jest 8, jeszcze w dodatku nie ma żadnej artylerii, może być ciekawie. Aha, czyli T-103 został przez grę zaklasyfikowany, a raczej przez jej twórców, jako Tank Destroyer. Nie do końca bym się z tym zgadzał, niemniej jednak, no dobra, mieli tym podobne ambicje, no to tak zaklasyfikowali ów pojazd. Myślałem, że to będzie czołg, dlatego że tak jak mówiłem, pojazd historycznie nie miał pełnić funkcji niszczyciela czołgów. On miał pełnić funkcję takiego typowego przełamania frontowego. Miał nawiązywać walkę z piechotą wroga w sposób wystrzeliwania pocisków odłamkowo burzących, nawiązywać walkę z bunkrami przeciwnika, a i przy okazji z takimi statystycznymi... Oj. Coś tam jedzie? Nie, stąd przestrzału mieć nie powinienem. Po prostu, pojazd miał pełnić właśnie funkcję przełamania frontowego, dlatego też, biorąc pod uwagę fakt, że posiada on obrotową wieżę, myślałem, że twórcy zaklasyfikują T-103 jako ciężki czołg. Ostatecznie tak się nie stało. Wbrew pozorom, te różnice pomiędzy tank destroyerami a czołgami ciężkimi zacierały się w historii i twórcy gry również się tym bawią. Te maszyny, które historycznie były klasyfikowane przez twórców jako tank destroyery, w grze nierzadko pojawiają się pod mianem czołgu ciężkiego i na odwrót, czołgi ciężkie czasami są przydzielane przez twórców gry do drzewka tank destroyerów. Tutaj się skontuję, normalnie bym tego nie zrobił, ale jako że nie ma w bitwie artylerii, to myślę, że będę w stanie to uczynić i może z tego coś ciekawego nawet wyniknie. Wiecie, mam ten gwarant, ten takie bezpieczeństwo psychiczne, że artyleria mnie nie lutnie w tym miejscu. Oj, co to się stanęło? Oj, jaki świniok. Zobaczcie, strzela mnie normalnie burzakami. Gburnie człowiek! A ja tu jestem sam. Całe szczęście Lwę jedzie, bardzo mnie to kontentuje. Chciałem, żeby Lwę... Aha, Lwę jest... Lwę się boi. A skoro Lwę się boi, to ja muszę grać dosyć defensywnie. Ja wiem, że teoretycznie mogę cokolwiek odbić, no ale no błagam was, no te 34 to ja nie odbiję. Nie oszukujmy się, nie okłamujmy, naprawdę. Troszeczkę szacunku! A, no to powinno w niego wejść. Nie rozumiem tego, co się tutaj stanęło. A ty czemu nie strzelił? No jaki wieprz, widzieliście? Nie strzelił w tego gościa, który był zaraz obok niego, no. Co za świniok. Chodź tu. 434. Szkoda, że pan Wlywę jest takim cykorem, bo moglibyśmy tutaj tych przeciwników naprawdę solidnie pocisnąć. Niemniej jednak on gra skrajnie defensywnie, czego nie rozumiem i nie cenię. Dobra, 337, tym razem solidny low hit, ale przy takim wczytaniu myślę, że mógłbym, no nie mówię, że tak będzie, ale mógłbym, no mam jakiekolwiek podwaliny pod to, żeby zrobić ciekawy damage. Nawet jeżeli bitwa będzie przegrana, no to wypadałoby tutaj cokolwiek naświnioczyć. Ty panie, chodź pan tu.
No, bałem się, że się odbije, bo ten celownik taki był niezaciekawy, nie był zielony. Lwę, trzeba było go wykończyć, no coś ty to zrobił. Lwę nie jest najbardziej ogarniętym graczem, niestety, i to się rzuca w oczy, muszę na to mieć baczenie. Kurde, mogłem strzelić. Widzicie, cię chciałem docelować do końca, to był błąd. Czasami, no, czasami człowiek takie błędy popełnia w bitwach, niestety. Lwę, słuchaj, cwaniak, bo ja bym nie chciał zerwać. Aha. No i tak też może być. Mnie to lot, to kto zerwie, ważny zerwał. No, damage to jest damage, prawda? Oj kurczę, no takie wczytanie to się można troszeczkę tymi czołgami z preferencyjnym matchmakingiem pobawić. Niemniej jednak wiecie, też nie należy przesadzać, bo taki T-34 jak wyjedzie, jak lutnie, to inoros. Szkoda, że ten Lwy tak strasznie nie ogarnia, no nie jest to najlepszy gracz. Bardzo ubolewam nad tym, mam teoretycznie troszeczkę więcej hapsa od niego, ale to jeszcze nie powód, żeby te hapeki tracić, prawda? No to takie nieładne było. Jak Tiger! Panie, strasznie mi teraz zajechałeś, wiesz? No myślę, że wiesz, myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę, a teraz to my po prostu to, co zrobiliście, ludzie, powinno was się wykastrować! Powinniście odpowiedzieć za to przed sądem wojskowym! Tam jeszcze jakieś strojtki szczelają, ale na razie na nich nie będę zwracał uwagi, w końcu jakiś tam pancerz mam. Dobra, jak Tiger chce zerwać, ja jadę na Hajla Bajla, dlatego że tu już wiele damage'u nie ma w tej bitwie, więc ja teraz nie wyjadę, to obawiam się, że tego damage'u po prostu fizycznie nie zrobię. Aha, po prostu nie skomentuję, pozwólcie. Tak czy inaczej, mam czołg szturmowy, będę się starał szturmować, jak to zwykło bywać. Bardzo mi smutno z tego powodu, że tak mocno pozrywałem, to był damage absolutnie niepotrzebny. No ale co zrobić, czasami również tak bywa. Czy my mamy na nich przestrzał? A, ja się ogólnie świecę, to może nie będę takiego hardkora tutaj zagrywał. Chciałem się wycofać tak w miarę na ich bazę, być może nawet zajechać oni od dupy strony, zobaczymy co się uda zrobić. Jeżeli chodzi o historię owej konstrukcji ludziska, konstrukcja całkiem ciekawa. Teoretycznie czołg pozostawał w tej fazie prototypu nawet, znaczy tfu, prototypu, dobrze by było. Pozostawał w fazie projektu, to nawet nie był prototyp, nawet nie został wyprodukowany jeden egzemplarz owej maszyny. Ograniczała się ona tylko do konceptów, do rysunków konstrukcyjnych i założeń konstrukcyjnych, przy czym również należałoby zauważyć, że były to założenia całkiem ciekawe, nie głupie i dosyć odkrywcze. Ludziska... O! Mogło wejść, nie weszło. Dobra, muszę ich gonić, bo tutaj już wiele damage'u nie zostało, a ja nie chcę zakończyć z wynikiem 1900. Teoretycznie to nie jest fatalny wynik, no ale jednak wypadałoby troszeczkę więcej naświnioczyć. Chciałbym wyjechać na tego T-103. Niestety, jeżeli mu polosuje, to on mnie zdejmie na strzał. No i to jest ten ból doodbytniczy, turbowiertniczy. On sobie powinien spokojnie dać radę z tym T-29. Jeżeli ogarnia chłopak, to sobie z nim poradzi. Ja bym mógł to wykorzystać, że tam się pojedynkuje nasz i wiecie, jakoś tak zagrać, żeby wróg strzelił w naszego, a ja potem we wroga. Tak to będę starał się ogarnąć. Niestety T-29 w tym momencie padnie, dlatego że ma tylko 350 hapsa, no ale może ja wywalczę jakikolwiek demagiem. Chodź pan, panie, chodź pan tu. Nie bój się pan, na litość boską. Chodź pan tu. Też będziesz cykor, no chodźże. Aha, czyli ty chcesz to tak rozegrać, żebym ja zerwał. No widzisz, no nasze plany się nie pokrywają, bo ja miałem plan przeciwpołożny, wiesz? I to takie bolesne jest. Spróbujemy się maksymalnie skontować, jak to tylko możliwe. Tak się naprawdę Full Metal Jacket skontować. No ten wróg też taki głupi nie jest, niestety. Szkoda trochę. Liczyłem na jego głupotę. Szczylę sobie. Aha. Był to błąd, ostatecznie przebił, mógł nie przebić z tego prostego powodu, że mógł się nie wstrzelić w moje weak spoty, gdyby trafił w górną płytę, albo jakkolwiek wierzę, no to zdecydowanie potoczyłoby się to inaczej. Niestety stało się tak, jak się stało i tak nie żałuję, dlatego że jakikolwiek damage jeszcze naświnioczyłem, prawda? A oto tutaj tak naprawdę rozgrywka szła i o to w tym wszystkim chodziło, żeby jeszcze oddać chociaż ten jeden strzał. Trudno się mówi, no tak się akurat podziało. Ech.
Tak jest. Zaraz zobaczymy, jak prezentują się wyniki owej batalii. Ile w ogóle zarobiłem, bo to również jest ważne w czołgu premium. Pamiętajcie, że była to bitwa zwyciężona, ale ja teoretycznie w niej padłem, więc zawsze jakimiś kosztami jeszcze należałoby mnie obciążyć za, no takie można powiedzieć, odbudowanie maszyny, prawda? Bo ciężko tutaj mówić o czymkolwiek innym. No taką maszynę wypadałoby odbudować, zamontować nowy silnik i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, no z wyniku jestem umiarkowanie zadowolony. Nie był to wynik rewelacyjny, ale słaby również nie. Jeżeli na 8 tierze robię ponad 2000 damage'u, no to już jestem jakkolwiek content. Niektórzy z was pociskają mnie w komentarzach, że taki wynik to jest plebs. Być może, ale ja to po prostu odnoszę do przeciętnych wyników graczy w tytule, jakim jest World of Tanks. No statystyka jest taka, że większość graczy nie robi takiego wyniku na 8 tierach, więc porównując się do większości, uważam, że jest to po prostu wynik całkiem fajny. Dobrze, zarobiłem na czysto 61 tysięcy. Chciałbym, żebyście wzięli pod uwagę ten soczysty fakt, że nie skorzystałem w ogóle z amunicji goldowej, całą bitwę przejechałem na amunicji zwykłej. Więc, no czy jest to dużo, czy jest to mało, powiedziałbym, no tak przeciętnie, żadnej rewelacji nie ma. Wynik jeden z najlepszych, to ogólnie mnie nawet cieszy, zobaczmy jakby to wyglądało. No trzeci wynik, czyli jestem w tej topce, no myślę, że bitewka całkiem ciekawa. Zobaczymy jak będzie teraz, bo może mnie dupnąć nawet na dychy. Dobrze, dobrze, raczej nieźle. Pierdut, aż wiór lecą. O! Moja szczęśliwość jest częściowo umiarkowana, dlatego że mamy tutaj historyczną mapę, Prochorowkę. Prochorowka to jest jedna ze wsi zlokalizowanych na dawnym Łuku Kurskim, gdzie miała miejsce najpotężniejsza bitwa pancerna w historii cywilizacji ludzkiej. Mapa teoretycznie ciekawa, ale premiuje ona głównie właśnie takie lighty, czyli spotterów, premiuje tank destroyery, no i głównie właśnie działa samobieżne polowe, czyli działa artyleryjskie heavyki, szturmowe czołgi przełamania frontowego, takie jakim właśnie dysponuje w owej batalii, no niestety są tutaj ociupinkę dyskryminowane, ciężko się nimi pogrywa, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle, wczytanie mimo wszystko tak fatalne nie jest, są tylko 8 tiery, mogło być gorzej, niestety również aż dwie artylerie, zobaczymy jak to będzie, tak czy inaczej. Jeżeli chodzi o 112, tak jak mówiłem, była to maszyna rozwojowa, był to jedynie koncept konstrukcyjny, co ciekawe, który potem przeradzał się w coraz to późniejsze i późniejsze koncepty konstrukcyjne, dlatego że na bazie 112, na bazie owej konstrukcji opracowano następnie 113. Dor, wybaczcie mi to cięcie, ale po prostu tytuł mi się zminimalizował, już jestem w każdym razie. Nie wiem, w którym momencie zdania mnie przycięło, więc zacznę zdanie mniej więcej od początku. Mówiłem o tym, że tak naprawdę na bazie 112 potem były rozwijane kolejne koncepty konstrukcyjne, dlatego że na bazie owego projektu powstała potem sama 113, prawda? Czyli czołg, który również jest zlokalizowany w drzewku typowo chińskim, ale na tierze 10 w tytule. Taka to drobnostka, śmiechostka, ciekawostka. Niemniej jednak inną ciekawostką jest to, że pojazd jest, jego ogólny wizerunek, kształt i rozwiązania konstrukcyjne, to wszystko jest związane z sytuacją gospodarczą oraz geopolityczną Chińskiej Republiki Ludowej po okresie II wojny światowej. CHRL to był bardzo, wręcz skrajnie dziwaczny kraj, nawet dziwniejszy od samego Sowieckiego Sojuza, choć ciężko w to być może uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że był to kraj ekstremalnie przeludniony. Czy ja cię przebiję? Prosiaczku! Wow, przebiłem! Mogłem nie przebić! Prezent od losu, to mi się akurat podoba. Mogłem nie przebić, ja tu proszę. Takie strzały cieszą. Przełączyłem mimo wszystko na Golda, być może jest to błąd, no ale w tych bitwach przede wszystkim zależałoby mi na tym, żeby ugrać coś ciekawego, a w dalszej mierze na tym, żeby zarobić. Zarabiać to ja mogę poza nagrywaniem, prawda? No, tak czy inaczej, no pojazd głównie do zarabiania jednak powinien służyć, no bo w końcu jest to 8-tierowy czołg premium, no to co ma służyć do zarabiania, jak nie właśnie tym podobne konstrukcje. Bardzo mnie zachwyca ten fakt, że się cały czas nie świecę, nawet pomimo tego faktu, że za tych krzaków prowadzę ostrzał w stronę przeciwników mych. Cały czas nie zostałem wyspotowany ni razu, więc jest to ciekawe. Nie, tutaj nie ma co strzelać, to byłby strzał zmarnowany. Teoretycznie mam jakiekolwiek szanse na to, że przebiję go w ten punkt, ale to... No dobra, spróbuję. Było to raczej znikome.
Tak czy inaczej, kontynuując, ludziska CHRL to był ekstremalnie dziwny twór państwowy. Był to kraj bardzo zacofany, ekstremalnie zacofany, gdzie przemysł ciężki praktycznie nie istniał. A sama rola, no, uprawa ziemi była tak ekstremalnie słaba, tak ekstremalnie zacofana i źle prowadzona, że głównie wystarczała ona na bieżącą konsumpcję. No, w Chinach nie można było mówić o tym, że odłożymy jakąkolwiek produkcję rolną na dalszy rozwój, że będziemy na przykład eksportować ziarno do innych krajów, w ten sposób sprzedawać to ziarno, rozwijać się jakkolwiek. Nie, nie, nie. Tam głównie ziarno, które zbieraliśmy z pól, szło na wyżywienie ludzi, którzy uprawiali te pola. Po części dlatego, że kraj był bardzo mocno przeludniony, a po części dlatego, że ta rola była prowadzona w sposób antyczny, no bo nawet nie można powiedzieć archaiczny, wręcz antyczny. Ludzie orali pola własnymi rękami. Ludzie orali pola jak, no, w antyku, po prostu, nawet nie w średniowieczu, bo już wtedy dysponowaliśmy bardziej zaawansowanymi technologiami. Serio, w bok? Aj, to było nieładne. Świntuszkowe to było, przyznajcie. No powiedzcie, że nie. Dobra, jadę. No wiesz co, i ty, Roman, przeciwko mnie. Dobra, mam nadzieję, że do mnie nie będziecie panowie celować. Czemu ty do mnie celujesz? Ty świnio, berberyjska. Prosiaku. Aha, to można i tak. Chciałem go chociaż staranować, nie wiem czy mi się uda, no spróbujmy. Dobra, udało się. Zawsze to była jakaś widowiskowa śmierć, chociaż damage'u zbyt wiele z tego nie było. Tutaj trzeba dobrze wycelować. Dobra. Przycelowałem mu w przednią płytę, w tak zwaną szczukę, czyli przód szczupaka. Gdybym przycelował w bok, przy mojej obecnej penetracji niestety nie byłoby tutaj bezpośrednio przebicia. Widzę, że bitwa dla mnie będzie beznadziejna, co jest dosyć zaskakujące. No po prostu czasem tak bywa, tak? To nawet nie była moja kwestia. To była kwestia tego, że zbyt szybko przepchaliśmy front. Ja cały czas byłem z przodu frontu, ja cały czas strzelałem do wrogów, cały czas robiłem damage. Nie grałem na defa, nie grałem z tyłu, nie chowałem się przed wrogiem, ale mimo wszystko nie zdążyłem zrobić solidnego damage'u. Fizycznie. Czasem tak się zdarza w tej grze, a niestety w dzisiejszych czasach coraz częściej. No, tak czy inaczej cały czas będę nacierał. No i kontynuując ludziska, ludzie uprawiali tam glebę jak w antyku, bo nawet nie można powiedzieć, że jak w średniowieczu. To było uwłaczające. Mało tego. Jeszcze demet robiłem, fajnie. Jakby tego było mało, to kraj był ekstremalnie mocno przeludniony na skutek polityki komunistycznej. No cóż, tak jak mówiłem, wczytanie było ciekawe, niemniej jednak nie zdążyłem dojechać do frontu. Front tak szybko był popychany, że goniłem, nie dogoniłem. 31 tysięcy wychodzę na plus w bitwie, gdzie troszeczkę z golda jednak pociepałem i mimo wszystko i tak mam jeden z najlepszych wyników, więc myślę, że tak skrajnie, ekstremalnie, fatalnie nie było, no ale również, no, mogło być znacznie lepiej. Po prostu fizycznie, czasem tak bywa, że frontu się nie dogoni.